jeszcze znów własnej niejako mądrości przyczyniamy się do odkrywania historii tego miejsca, w którym żyjemy, by nam przybliżył właśnie to, co wiąże się z historią, ale też sam jakby siebie zaprezentował jako człowieka, który potrafi płakać z płaczącymi, cieszyć się z cieszącymi, że jest właśnie tym, który chce, aby to, co historyczne, stało się również mądrością dla nas na dziś, na teraz, na te okoliczności spraw, które dla nas po ludzku może pozostają ciągle jeszcze tajemnicą, potrzebującą odkrycia. Prosimy bardzo. Ja należę do pokolenia, które przeżyło koszmar wojny i okupacji ruskiej. Pamiętam sierpień 1939 roku, kiedy młodzi mężczyźni szli na wojnę. Moje wspomnienia ograniczają się raczej do obrazów, ponieważ w tym czasie byłem jeszcze dzieckiem. Pamiętam, jak ci żołnierze pocieszali miejscowych, że zwyciężą i wrócą. Pamiętam też, jak syn, który miał własną rodzinę, przyszedł pożegnać swoją staruszkę, mamę. Mama go opłakiwała. On ją pocieszał, że wróci. Nie wróci. Zostawił żonę, dwoje dzieci, jego ciało pozostało gdzieś na polskiej ziemi. W tym miesiącu się mieszkańcy wsi uchodzili. Jedni wjeżdżali furmankami, inni pieszo, a jeszcze inni zaprzęgiem krów. Szli na wschód, w kierunku Żarek. Pozostali we wsi, opiekowali się zwierzętami w zagrodach opuszczonych. Oczywiście ci ludzie, którzy uchodzili, nie zdawali sobie sprawy, że niedaleko pójdą. 2 września w godzinach przed wieczornych do wsi wjechały niemieckie motocykle. Jeden ze zwiadowców strzelił do psa, który wybiegł z podwórka sąsiada i pojechał w kierunku skrzyżowania. Po pewnym momencie za tobą ruszyły samochody z niemieckimi żołnierzami. Ci widocznie słyszeli strzał, zatrzymali kolumnę i zaczęli wyprowadzać ludzi pozostałych jeszcze w swoich zagrodach. Kobiety z dziećmi osobno, mężczyzn osobno. Okazało się, że zwiadowca zorientował się, iż coś się stało. Powrócił i on wyjaśnił całą sprawę. Już w następnych dniach widzieliśmy żołnierzy, polskich żołnierzy, którzy wracali już w bardzo ciężkim stanie, byli ranni, ranieni, ułani, przejeżdżali polem, chronili się pod drzewami. I ten obraz pozostał w mojej pamięci jako bardzo pomysły i naszej sytuacji beznadziejnej. Nie będę opowiadał o całej okupacji, ale ograniczę się
do roku 1943. Byłem wówczas uczniem szkoły powszechnej. Szkoła nie posiadała własnego budynku. Wynajmowano izby chłopskie i przeznaczano je na klasy. Moja klasa uczyła się w domu Tomasza Ścigała, tuż na skrzyżowaniu, na wschód od skrzyżowania. Ale również wynajmowano izby u Bronisława Męsia, Antoniego Filipczyka, Antoniego Pali. Nasze dzieciństwo nie było wesołe. Mieliśmy ograniczone ruchy, bo podwórko było przeznaczone dla zwierząt, prawda? Dla trzody. Był październik tegoż właśnie 1943 roku. Była słoneczna pogoda. Wielu ludzi jeszcze było w polu. Jedni kończyli wykopki, inni rozruszali siano, inni jeszcze wypasali bydło. Wyszliśmy na przerwę i wówczas zauważyliśmy, że ze wschodu na zachód wieś jest otaczana niemieckimi żołnierzami gotowymi do szlachty. Zawracali ludzi do zachód. Na drodze panował wielki ruch. Jeździły motocykle, poruszali się żołnierze niemieccy. My baliśmy się wracać do domu, bo dalszej lekcji już nie mieliśmy. Wówczas pani nauczycielka Maria Budacka odprowadziła nas, dużą grupę uczniów, z terenu tutaj właśnie na zachód strony Czarnego Lasu. Na wysokości dzisiejszej zagrody pana Antoniego Wrzosowskiego zatrzymali nas żołnierze. I tutaj usiedliśmy na skarbie, obok stał niemiecki żołnierz. Ta część od skrzyżowania do plebanii była niezabudowana. Tutaj znajdowały się tylko dwa budynki. Pana Władysława Musiałka, który zginął w okopach pod Koszycinem, i remiza starostka się już nie istniejąca na tym placu strażyńskim. Żołnierze niemieccy sprowadzali kobiety z dziećmi na Łąkę, gdzie dzisiaj mieści się podwórko szkolne, plac zabaw. Natomiast mężczyzn układano pochody na drodze, twarzami do ziemi, rękami wyciągniętymi do przodu. Po pewnym czasie zauważyliśmy, że z szopy zagrody Jana Ciuka i Rozali wynoszono człowieka w bieliźnie. Wniesiono go do budynku pani Stanisławie Sitek. Ten budynek sąsiadował właśnie za drogą Jana Ciuka. Okazało się, że były to zwłoki zaginionego komendanta żandarmerii w Sierpstuszy. Był to Benedykt Milke. Od tego dnia zaczęły się w Sierpstu aresztowania. Aresztowano Magdalenę Gdawę z Wojsławic, która prowadziła sklep. Sklep mieścił się w budynku Szymona Piotrowskiego w stronę Losowacza. Pani Magdalena miała kontakty z komendantem, wykorzystywała informacje uzyskane od komendanta i przekazywała je pod ziemię. Wywieziona do Ravensbrück, zmarła w 1944 roku. Aresztowano
teologiczne szkoły, Arena Białys. Aresztowano sąsiadów Jana i Rozalii Czuków, Stanisławę Sitek i Ennę Kimmer. Jana Czuka i Rozalię także aresztowano i wywieziono do Oświęcimia z Kogórzny Ruskich. Ponieważ nie wykryto sprawców zamachu na komendanta, 23 października w godzinach przedpołudniowych zaś gromadzimy się tu ludzi dorosłych na placu, gdzie dzisiaj znajduje się kościół. Tam była ustawiona szubienica, wykonana przez miejscowych rzemieślników i przed południem przywieziono 20 mężczyzn aresztowanych ze wsi Siedlec i okolic. Byli zakuci, rozładowano ten transport na placu posterunku i potem przyprowadzono zakutych pod szubienicę. Ja nie będę opisywał samego tego zdarzenia, bo ono jest bardzo bolesne. Nie chciałbym też, żeby ta boleść się udzieliła słuchającym. W każdym razie powiem tylko tyle, że po wykonaniu wyroku straconych załadowano na samochody i tych 10 pozostałych zakuty także załadowano na samochody i wywieziono ich do Oświęcimia. No, to taka powieść tutaj w okolicy, że nie wiadomo, nie zgodnie kierunku, więc udało mi się dotrzeć, prawda, do archiwum Oświęcimskiego, prawda, i jest potwierdzenie, że oni zostali spraceni w tym samym dniu, 23 października, w godzinach popołudniowych. Rzecz ciekawa, że w tych zapiskach archiwalnych jest taka informacja, iż co 5 minut umierał jeden z tych 10 na serce. Jedynie jednej osoby nie udało się zidentyfikować, mianowicie Mościńskiego z Rudnika Małego. Ponieważ no, nie wszystkie dokumenty w całości zostały przekazane, prawda, do archiwum, część tych dokumentów została zniszczona przez Niemców. Po śmierci komendanta posterunku następcą jego został Franz Bonke. Więc był bardzo surowy wobec Polaków. Jego ręce po prostu były zakrwawione polską krwią. Tak się zdarzyło, że przy posterunku istniały psy, które służyły do szczucia tych uwięzionych, bo na podwórku posterunku był wybudowany areszt z celami dla więźniów, gdzie tych więźniów katowano, najczęściej kończyło się to śmiercią. W tym więzieniu zginęło ponad 20 osób, mieszkańców Siedlca i okolic. Będąc uczniem, miałem możliwość bywania na posterunku. Wyznaczano codziennie 2 chłopców do karmienia psów. Więc byliśmy zwolnieni z lekcji i przygotowywaliśmy posiłki i karmiliśmy te psy. Było ich tam 5 do
7 lat. Widziałem ślady krwi po tych, których mordowano na posterunku. Była to szopa, która istnieje do dzisiejszego dnia i tam wynoszono zwłoki zabitych. No, co mnie wywożono? Wywoził je Piotr Janicki, Jan Bąk do Kozieków na cmentarz parafialny, gdzie ich grzebano bez trumny, prawda, i bez obecności najbliższych. Ja w okresie emerytalnym starałem się uchronić od zapomnienia wiele śladów, które związane są ze wsią i z gminą, która miała kiedyś nazwę Błonnik Wielki. Mam opracowaną, prawda, historię wsi od roku 1839 do 1939, ponieważ wcześniejsze dokumenty nie istnieją. Wiadomo, że ludzie na wsi nie dokumentowali swojego życia. A w aktach kościelnych również nie spotykałem, prawda, jakichś informacji. Chciałbym z tego miejsca zaapelować do wszystkich tutaj obecnych, żeby pamiętać o tych, którzy w jakiś sposób, może w małej części, przyczynili się do tego, że mieszkamy w wolnej Polsce, niepodległym państwie. Chciałbym, żebyśmy byli taką skałą, która składa się z minerałów, ale stanowi opokę. Bo póki żyje pamięć, to nasze państwo będzie istnieć, będzie silne. Tym zakończyłbym. Jeszcze raz powtarzam. Proszę o godne szanowanie i pamiętanie o tych, którzy tutaj ponieśli najwyższą ofiarę. Chciałem jeszcze może taki epizod przypomnieć. Mianowicie przeprowadziłem setki osób z ludźmi, którzy stracili swoich najbliższych. Udało mi się przeprowadzić rozmowę z wdową po jednym ze straconych w 1943 roku. Ta pani mieszka w Katowicach. Nazywała się wówczas, bo wyszła teraz za mąż, Sitek, jej mąż Edward. Było dramatem dla niej, ponieważ zawarła związek małżeński w kwietniu, a już w październiku jej mąż został aresztowany i to w takich nieprzewidzianych okolicznościach. To młode małżeństwo mieszkało w Starcie u rodziców pani Stanisławie, żony. I w październiku przyjechali ci młodzi ludzie do odwiedzić rodziców w ustroju gezyńskim, dzisiaj to Rosowacz. Wtedy tam właśnie przybyli żandarmi i chcieli aresztować ojca Edwarda. Ale ojciec był w porządku. Wówczas aresztowano